Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla nas bardzo fajną mapę, która nazywa się Troll Escape Room. Będziemy musieli przejść aż 20 poziomów, które będą nas trollowały przez całą grę do samego końca. Ale zanim zaczniemy przechodzić dzisiejszy Escape Room, chciałem ogłosić wyniki konkursu na figurkę z Kultropera z poprzedniego odcinka. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca, a w dzisiejszym odcinku możecie wygrać full skina Ragnaroka. Przekozacka figurka, w jej skład wchodzi Ragnarok z Killoffem oraz... Co to jest za broń? Chyba Scar. Jeżeli chciałbyś wygrać taką figurkę, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał i co najważniejsze, wpisz kod Farel w sklepie Fortnite. Nie zapomnij również pochwalić się swoim nickiem z gry Fortnite w komentarzu, ponieważ spośród komentarzy wylosuję zwycięzcę. Przypominam, że od 21, czyli od niedzieli, możecie mnie spotkać w nadmorskich miejscowościach, takich jak Jastarnia, Jastrzębia Góra, Łeba, Władysławowo oraz Jurata. Wraz ze sceną kulturalną organizujemy wakacyjny Fortnite z Farelem, więc nie może was zabraknąć. Jeżeli jesteście zainteresowani eventem, wbijcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, a dokładnie na scenakulturalna.pl. Nie zapomnijcie o konkursie na PlayStation 4, a link do konkursu znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Okej, moi kochani, mamy do przejścia aż 20 trollowatych poziomów. Możemy to tak nazwać. Stage numer 1. Zaczynajmy. Let's go! I co my tu mamy? Skrzynkę. Woo! Brawo! Stage numer 2. Bardzo prosty był pierwszy stage. A, już się zaczynają schody. Tutaj! No to czyli tu. Woo! Ej, no to czyli gdzie? Jak nie ma... A? Mamy kolejne drzwiczki. No i o tym właśnie, kochani, mówiłem, że to będzie przez całą mapę właśnie nas trollowała gierka. I rozejrzyjmy się. Nie ma nigdzie ukrytego przejścia? Nie ma. Dobra, przejdźmy jakoś. Aha, uwielbiam. Jeżeli też uwielbiacie takie wskakiwanie przez okno jak pajac, to zostawcie łapkę, bo ja tego nienawidzę. Nie wiem jak to... A może tędy? Czekaj. Nie, no też się tak nie da. Dobra, spróbujmy z rozpędu może. Hop! Tak jest! Udało się! Z rozpędu trzeba było. Nice! Dobra, czyli mamy który? Czwarty stage, dobra. Nie da się niczego rozwalić? Nie da. Mamy jakiś wóz, beczki z winem i zaproszenie do ekipy. Dziękuję za zaproszenie. Ej, a to było bardzo proste. Gdzie tutaj był troll? Nie rozumiem. Okej. Za to tutaj mamy trapa w oknie. Rewelacja, super. O to chodziło, żeby po prostu teraz się nadziać na tego trapa. Z pewnością trzeba tam wejść po pochod... Matko kochana, serce mi stanęło. Wow. Wow, tutaj też jest trap, to niezły bejcik, czyli do góry trzeba wejść. Aha, super, znowu okno. Jezuniu! Jest, w końcu wow, nie aktywował się, w końcu udało nam się wskoczyć. I co teraz? Nie tędy droga. Skoro nie tędy droga, no to gdzie my mamy w końcu pójść? Jak tutaj się nie da, zamknijmy drzwi. W drugą stronę otwórzmy, tutaj też nigdzie nie wejdziemy. Aha! 200 IQ! Ale to zrobili, zobaczcie, otwierasz drzwi i sobie zasłaniasz i nie widzisz. XD, dobra. Mamy szósty poziom i co teraz? Trzeba zbejtować trapy i lecimy do góry. A tutaj mamy co? Kominek, do którego nie idzie wskoczyć, ale mamy ukryte drzwi. Hop! No i co? What the hell? Jak... O co tu chodzi? Czekajcie, trzeba jakoś... O! Zbejtowałem! Ej, nie rozumiem tego. Ej! Transparentny trap! Tego się nie spodziewałem, po prostu mówię... Jest wyłączony, podejdę, chciałem uderzyć siekierę, a tam po prostu w niego wbiegłem. Czekaj, zabiję mnie? Aha, jednak zabija. Spróbujmy jeszcze raz biec na szybko. Hop. Działa, spoko. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Za nami 7 poziomów i mamy jakąś komnatę jakiegoś króla lodu. Dobra, okej. Z pewnością gdzieś tutaj trzeba po szafkach wskakiwać. Ej, ej, utknąłem. Ej, ej. Coś można jeszcze rozwalić? O, jest i okno. No i super. Ej, szybko znaleźliśmy drogę. Myślałem, że będzie ciężej. Aha. Dobra, dajcie mi teraz pół godziny, żebym tam wskoczył. O ile tam w ogóle trzeba... Jestem! Wskoczyć! Ej, nie wierzę, że zrobiłem tak szybko 90. Dobra, nice. Lecimy dalej. Let's go. Aha. Ciemno. Ciemno.
Nic nie widzę, nic nie słyszę. Tutaj, dobra, idźmy przy ścianie, maksymalnie po lewej. Aż nam się skończy. Ja idę, czy już skończyło się? Nie, biegnę, biegnę. Dobra, koniec ściany. Okej, teraz w prawo. Widzę coś na mapie, ale... nie do końca. O, o! Jestem! Ej! Jeżeli będziecie przechodzili, idźcie maksymalnie przy lewej stronie. Nie wiem, jakimś cudem mi się udało dotrzeć gdzieś, gdzie są jakieś... naczosy! No są naczosy, trójkąciki. I aha, dobra, teraz trzeba odnaleźć drogę. Zejdźmy sobie gdzieś tutaj niżej i zobaczmy, czy przypadkiem... dobra, jest! Jest 10. stage! XD, dobra, i co teraz? Jak mam tam skoczyć? Rampa? Nie da się. O, o, o! Coś niewidzialnego! Jest! Stoimy, i co teraz? Nie widziałem tego trapa. Dobra, ale tam i tak jest ślepy zaułek. Koniec gry. Rozejrzyjmy się. No i pan Paweł. No i jest wejście. Super, elegancko. Erweka. Hop. Mhm. Pewnie z rozpędu trzeba wziąć. I... jebadabadu! Mhm. To zadziałało. Sprawdźmy, jaki to ma kształt w ogóle. Może to jakoś trzeba inaczej po tym wyżej gdzieś wskoczyć. Tu wyżej. Czekaj, 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 czekaj. Dotąd. Dotąd się kończy, czyli... ja! A, jest pomysł, mądra rybka, mądra rybka. Mr. Fishy 200 IQ i jest 11 stage, a my mamy tutaj taboret czerwony. Nie, co to jest? Jakaś ściana czerwona, którą nie da się wejść. Aha, i trzeba wskoczyć tam, dobra. Dobrze, że jest teraz zaznaczanie, uwielbiam to, patrzcie, cyk. Mamy takiego lifehacka. Dis może nagrać sobie na kanał. Op! Aha. To blisko, to bardzo blisko. Ciekawy jestem, czy w ogóle da się tam tak wskoczyć. Czy gdzieś jest jakaś guzik albo dźwignia, żeby to przejść. Coś mi się nie wydaje. Ale czekaj, 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 czekaj. Coś mi się tu zaświeciło, właśnie. Granat impulsowy. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Granat impulsowy nam się zrespił pod tyłkiem. Dobra, nice. Hop! No i jesteśmy, pan Paweł. 12 stage i mamy jakiś pokój tajemnic. Aha, i dziura w podłodze i wchodzimy. XD, no to było proste. Oj, ciekawe, czy bije po jeden. Sprawdźmy. Nie, tak myślałem, że bije. Ze zabija na śmierć po prostu, o, w ten sposób. No to let's go, skoro musimy dojść do tych drzwi. Tak mi się wydaje, mamy 18 metrów. Jep. Jak ten parkour jest łatwy, zoba. Moja rybka jest niepokonana, hop. Hop, dobra, dobra, beczka jedna, beczka druga. I co, na górę? Na górę, no, ale jak tam mam skoczyć? Lód? Tutaj mamy ogień, tu mamy lód? Dobra, dobra, dawaj, para... jest pomysł, patrz jak wskoczę. To jeszcze przez chwilę jestem nieśmiertelny, zobaczcie, patrzcie na to. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! No jednak nie. Chyba nie tak. Skoro tak się nie da, sprawdźmy jeszcze raz, o co tutaj chodzi. Mario Bros. Okej, jedna rurka, hop. No i proszę państwa, brawo, brawo! Są drzwi! Ej, w ogóle nie byłem... Ale 200 IQ to było zagranie. Tak odwrócili naszą uwagę. Mówiłem, że ta mapa troluje. Kompletnie nie wiedziałem... gdzie mam iść, a teraz patrzymy, a mam drzwi nad głową. Ja dziękuję. Okej, no i co z tymi drzwiami? Pewnie są namalowane, tylko się nie da wskoczyć. Nie, no da się. Dobra, lód. No i co? No i co z tego, że z tej strony jestem? Dobra, wiem. To było tylko po to, żebym sobie otworzył drzwi właśnie w tę stronę. Mogę wyjść, czy nie mogę? Kurde. Dobra, udało się, ginę. Teraz poprzeskakujemy po beczkach i jesteśmy w domu. Słuchaj mnie, rybko, skacz, bo jeżeli wpadniesz do tej lawy, no to będziesz w panierce normalnie usmażony. No ja bym chętnie takiego Mr. Fishy zjadł. Zarzucił na ząbka. Dobra, lecimy. Mamy 14 stage i musimy rozwalić, tak? Add the arrow. Dobra.
Tu chyba, co? Wow! Jak ta mapa kozacko wygląda stąd? Dobra, mamy zombiaki przed sobą, tak? Dobrze mówię? Można to edytować? Nie idzie, ale na szczęście dobrze rzuciłem, mamy 15 stage, gruby na mnie leci, uważaj rybko! Czemu hamburger mi drogę zagradza? No tutaj troszeczkę się pomęczymy. Ten burger ma dużo życia, ja muszę uciekać, co my tu mamy? Amunicję! Dobra, nice, jest amunicja. Ale gdzie jest broń jakaś? Halo? Nie! Ej! Chyba mam pomysł. Dobra. Hop! Jest plan, jest plan. Musimy skoczyć na tą deskę, ale musimy pierw te zombiaki jakoś właśnie zlurować w drugą stronę. Chyba, że zdążymy to rozwalić i nam ta broń... Ała, nie będzie potrzebna. Okej, wystarczyło, że obiegniemy w koło mapę i zombiaki polecą za nami i mamy Tommy Gunna. Oj, teraz zombiaki, strzeżcie się Farela. Jazda, ogień z wami, mordy. No i co? Nie wiem, czy jest sens rozwalać ten kryształ, bo on w ogóle nie czuje. Nie! Dostałem z ostatniego naboja, czy z... Ła! Dostałem właśnie z tej kuli ognia. Elitarny Brutal likwiduje Farela. Fantastycznie! Ale mamy tutaj Rift to Goa i możemy... Gdzie ja pobiegłem? Ja za tamtym respie się już respie. XD, dobra. Szybciutko. Mamy Rift to Go. Po co na ten Rift to Go w ogóle? Okej. Kiedy został złożony system kreatywny? Nie wiem, 8 grudnia. Lecimy. Nie. Nie gadaj, że będę grał taki quiz. Jeszcze raz. Wow. Rift to Go. Szybciutko. Dobra, 6. Dobrze? Tak jest, 17 stage. Woo! Ej. Mega kozacka mapa. Super się bawi, jak w to gra, naprawdę. Ja też mam nadzieję, że wy też się tak super bawicie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Dobijmy 10 tysięcy pod tym materiałem. Jest kozak i jest dropper. Ja właśnie mam zawsze takie głupie przyzwyczajenie, że zamiast wychylić się postacią, to ja też zaglądam w monitor jak dzięcioł. Dobra, ale mniejsza, lecimy, dropper. Aha. Powiem wam tak. Dziwny jest ten dropper, bo można dostać takiego oczopląsu. Ale mam nadzieję, że nie będzie on trudny i nie będę się z nim męczył 3 godziny. Dobra. Jestem! Woo! Pan Paweł, nie? Ja mam drugie Paweł, tak by the way, jeżeli ktoś nie wie. I mamy... Dziwne coś. Którego nie mogę dotknąć w każdym bądź razie. Nie można. Bebe. Nunu. I tu mamy co? Tutaj mamy trapa, czyli nie tędy droga. Znowu dziś jesteśmy oszukiwani w tej grze. Udało się. Nie sądziłem, że drugi raz będą chcieli nas zbejtować na to samo. Był trap transparentny, teraz mieliśmy ślizgaz transparentny. Dobra, nice. Mamy chatkę jakiegoś leśniczego. I co mamy z nią zrobić? Pewnie rozwalić rybkę, nie? O! Halo, co to jest? Za komputer? Coś popsułem, ty, mordo! Ale żem się zląkł. Dobra, w każdym razie spoko, bo musimy teraz iść do góry. Wow! O, tego się nie spodziewałem. Mamy bounce pad i mamy co? Ten poziom jest najtrudniejszy. Tutaj znajdują się 4 sektory. W każdym nich znajduje się jeden item. Zbierz 4 itemy, żeby ukończyć ten stage. W skrócie. Czyli moi kochani, mamy pana pomidorka, mamy helikopter w ogniu, mamy farmeramę i mamy coś z łódką związane. Zacznijmy od policji. Pójdźmy na psiarskie. Wiecie, o co chodzi. Postrzelać trochę i zobaczymy, o co tu chodzi. Please remember that, your ID.
Okej. Okay. Skoro mamy zapamiętać swoje ID, to... dzień dobry. I mamy rewolwer. I mamy, kochani, rewolwer. Nie wiedziałem, po co mamy tu wejść, ale jednak się po coś przydało. Dobra, mamy schody w dół. Idźmy od razu na dół i zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy pana bota. No tak troszeczkę chciałem go zraszować, niby wyszło, ale nie do końca. Mam jeden HP, no, ale sorry. Aha, i zaczynamy od nowa. Okej, jesteśmy już z powrotem. Skoro ten taki zombiak jest cwany, to musimy jeszcze raz go jakoś podhaczyć. Zombiak, cyborg, przepraszam państwa bardzo. I co my tu mamy? Toaletę, hamak. Aha, generalnie cele. Pod schodami może coś będzie. Aha. Nic, w sumie nic. Za komputerem? Jest! Jest przejście ukryte, tylko że ja utknąłem. Nie! Najgorzej. Gdyby mojemu rybnemu paluchowi nie utknął paluch między tą konsolą, no to byśmy już dawno przeszli ten stage. A tutaj mamy co? Śnieżną kulę. Item C. Dobra, skoro mamy jeden item, potrzebujemy jeszcze 3 kolejne znaleźć. Dobra, szukajmy. Może zacznijmy teraz od pana pomidorka. Restauracja pana pomidorka, która na lepkim lasku została zmiecona z powierzchni ziemi. Idźmy od razu tutaj. I co my tutaj mamy? Okap kuchenny, kartony, które Hanka w nie wjechała. O! No i mamy pana pomidora, musimy zgładzić. Uhuhu! Ale wybuchło, mamy za to glider, item B. Ej, dobrze idzie. Powiem wam, że te szukanie itemów nie jest wcale takie trudne. Myślałem, że będzie trudniejsze. Pewnie będę tam miał zarąbisty problem z wydostaniem się stąd. Zróbmy to tak i glider. Mhm. Jeszcze raz. Hop i glider. Dobra, udało się jakimś cudem, nie wiem jak. Skoro mamy kolejny item zebrany, potrzebujemy teraz kolejnego. Zobaczmy tutaj na tą farmę, o co chodzi. Okej, moi kochani, chodzę, kręcę się, nie wiem co mam zrobić i znalazłem coś dziwnego. Opony. Opony znajdują się w tym miejscu. I po nich musimy prawdopodobnie wskoczyć jakoś na ten silos. Mamy do tego glider, ale chyba nie możemy go tak używać bez końca. Czekaj, czekaj, czekaj. Jadę! Jadę! Woo! Glider! Yes! Yes! Item D, do not waste it. Dobra, single use. Okej, nie możemy go stracić, ponieważ no nie przejdziemy prawdopodobnie gry. Ała! I została nam ostatnia strefa do przeszukania. Pewnie będziemy tutaj szukali tego itemu 300 lat. 300 lat, bo jak widzę już jest dużo wody, zarośli, rośli. Nie wiem jak to powiedzieć. Wodorostów i innych dziwnych rzeczy, które w sumie moja rybka by zjadła. Smakuje ci fishy? Nie wierzę. Nie wierzę, że akurat wpadłem w tą dziurę, gdzie mój fishy chciał się najeść wodorostów. Kurde, wow, item A. Dobra, udało nam się zdobyć wszystkie itemy. Nice. To wracajmy i przejdźmy w końcu tą... Dobra, udało się mapę. Skoro item A, bounce pad. Item B to był glider. Ej, dobra, let's go. Łatwo. Łatwo, item C. Czyli item C, nasz granacik. Okej, okay, sprawdźmy jak to wygląda jeszcze raz. Wow. No nie tędy droga na pewno, Farel. Okej, okay, zagrajmy to jeszcze raz. Byłem na policji, wziąłem sobie teraz 2 granaty śnieżne. Mamy jeszcze 2. 2 razy możliwość użycia glidera i teraz zróbmy to po męsku, Farel. Najgorsze jest to, że musiałem znowu iść po glider i po 3 granaty, co zajmuje mi najwięcej czasu. No i dobra, i elegancko, czemu od razu, rybny paluchu, tak nie skakałeś? I tu mamy... Użyj item D. Chyba tu. Dzień dobry. Brawo, Jasiu. Jeszcze raz. Jesteśmy z powrotem. I gdzie ja rzuciłem tego porta forta? Tutaj. Wziąłem sobie kolejnego, żeby nie było faila i żebyśmy w końcu to jakoś przeszli.
Zróbmy to może w ten sposób. Okej. I teraz jak otworzymy drzwi, powinniśmy wpaść do komnaty pełnych lamp. Tak jest, moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanału, bierzcie udział w konkursie i co najważniejsze, sprawdźcie, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam nie wygasł. Ja tu zrobię jeszcze zadymę, jak zawsze, co odcinek. Woohoo, woohoo, woohoo. Trzymajcie się. Cześć.